Długość płotu wokół prostokątnego pola wynosi 0,72 km. Długość ogrodzonego pola wynosi 160 metrów. Jaka jest jego szerokość? Pierwsza rzecz, jaka mi się tu nie podoba, to to, że liczby podane są w różnych jednostkach. Obwód pola mamy w kilometrach, a długość pola w metrach. Podejrzewam, że szerokość pola będzie lepiej podać w metrach, tak jak długość. Zamieńmy od razu na początku, kilometry na metry. Obwód oznacza literą O, wynosi 0,72 km. Kilometr to 1000 metrów. Przedrostek kilo oznacza 1000. Możemy powiedzieć, że na każdy kilometr przypada 1000 metrów, razy 1000 metrów na 1 kilometr. Możecie zapytać, skąd wiadomo, że trzeba pomnożyć razy 1000 metrów na kilometr, a nie podzielić. Można to zapamiętać tak. Kilometr to całe 1000 metrów, strasznie dużo tych metrów. Więc jeżeli chcę zamienić kilometry na metry, to powinienem w wyniku otrzymać o wiele większą liczbę. Obojętnie ile mamy kilometrów, w metrach będzie znacznie więcej i dlatego trzeba pomnożyć, a nie podzielić. Można też inaczej. Możecie popatrzeć na jednostki, powinny się skrócić, a po skróceniu powinien zostać metr. Mamy kilometr w liczniku i kilometr w mianowniku. No to jak to pomnożymy? 0,72 razy 1000 metrów, kiedy mnożymy coś razy 1000 albo razy jakąkolwiek wielokrotność dziesiątki, potęgę dziesiątki, to mnożenie razy każde 10 oznacza przesuwanie przecinka o jedno miejsce w prawo. Razy 10 to będzie 7,2, razy 100 to będzie 72, razy 1000 to będzie 720. Musimy sobie tu dopisać 0, żeby było gdzie przesunąć przecinek. To się równa 720 metrów. No to mamy obwód. Przypomnijmy sobie teraz, co w ogóle oznacza obwód. Z nadzieją, że pomoże nam to obliczyć szerokość. To jest nasze prostokątne pole. Wiemy, że długość wynosi 160 metrów. Niech to będzie długość. Tu też te dwa boki są równe, bo to prostokąt, a nasza poszukiwana szerokość to ten odcinek albo ten odcinek. A obwód to długość dookoła całego prostokąta, czyli ta szerokość, dodać ta długość, dodać ta szerokość i dodać ta długość. Obwód można też policzyć inaczej. Jest na to parę sposobów. Obwód równa się szerokość, dodać długość, dodać szerokość, dodać długość. Długość znamy, więc obwód równa się szerokość, dodać 160 metrów, dodać szerokość, dodać 160 metrów. No i wiemy, że obwód wynosi 720 metrów, czyli 720 metrów równa się S, dodać 160 metrów, dodać S, dodać 160 metrów. Jest parę sposobów na policzenie tego równania i wyznaczenie S. Jeden ze sposobów jest taki. Jeżeli dodam długość i szerokość tylko raz, to otrzymam w wyniku połowę obwodu. Jeżeli objadę połowę drogi dookoła prostokąta, to będę miał połowę obwodu. Czyli jeżeli dodam szerokość S do długości 160 metrów, to będzie się równać połowie obwodu, połowie 720 metrów. Czyli S dodać 160 metrów równa się 720 przez 2, czyli 360 metrów. Teraz możemy od obydwu stron równania odjąć 160 metrów. Albo możecie to policzyć w pamięci. Jeżeli coś dodać 160 równa się 360, to ile wynosi to coś? Musi wynosić 200. Bo 200 dodać 160 równa się 360. Zatem S równa się 200 metrów. Albo trochę bardziej formalnie. Odejmujemy 160 od każdej ze stron równania. Po lewej stronie zostaje S, po prawej 200 metrów. S równa się 200 metrów. Jeszcze inaczej można to obliczyć bezpośrednio z tego równania. 720 metrów równa się 160 dodać 160 to jest 320 metrów. Dodać szerokość, dodać szerokość, czyli dwa razy szerokość. I znowu można to policzyć w pamięci, ile dodać 320 równa się 720. To tutaj musi być równe 400. Albo bardziej formalnie odejmujemy od obydwu stron równania 320 metrów. Tu będzie 400, tutaj będzie 2 razy szerokość. Jeżeli 2 razy coś równa się 400, no to coś musi się równać 200. Albo bardziej formalnie można podzielić obydwie strony równania przez 2. Każdym ze sposobów otrzymujemy szerokość równa się 200 metrów.